Proszę bardzo, dyrektor prosi. Witamy w Bielsku-Białej, kolebce polskiego włókiennictwa. Być może wiedzą Państwo, że piękna ziemia beskidzka słynna była już w średniowieczu z hodowli owiec i z rękodzieła włókienniczego. XIX wiek wraz z maszyną parową stworzył konieczność produkcji maszyn dla potrzeb nowo powstającego przemysłu włókienniczego. Od początku jesteśmy w sednie sprawy. Rok 1854, początek produkcji zgrzeblarek. Inaczej one wtedy wyglądały. Wnieśliśmy poważny wkład do rozwoju światowego włókiennictwa. W odróżnieniu od XIX wieku pary, dziś o postępie decyduje elektronika i automatyzacja. Posługujemy się twórczo tymi narzędziami czasu. Proszę Państwa, wiele zmieniło się przez te 130 lat. Coś jednak pozostało. Szare komórki, ludzki mózg, koncepcja, inicjatywa. Umiejętność syntezy, fantazja, szukanie nowych dróg, sprzężenie zwrotne nowoczesności i tradycji. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań maszyna matematyczna jest najlepszym sprzymierzeńcem konstruktora. W postępie technicznym liczy się również czas. Optymalne rozwiązania dla użytkownika maszyny. Konfrontacja założeń postępu technologicznego z opłacalnością pracy zgrzeblarki na co dzień. A więc rozwiązania optymalne. Konstrukcja nowej maszyny poprzedzona jest wykonaniem dokładnych modeli, na których najlepiej można dopracować zagadnienia ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Zespoły zgrzebne CR600 mogą być zestawiane w różnych alternatywach w zależności od ich przeznaczenia i życzeń klienta. Na przykład zasilarka może zawierać mniejszy lub większy pojemnik surowca. Walek szarpiący może obracać się w górę lub w dół. Zgrzeblarka może być wyposażona w 5 lub w 6 par walków roboczo-zwrotnych. Aparat przenoszący może układać włókna poprzecznie lub wzdłużnie. Rozdzielacz może posiadać 2 lub 1 rząd cholew walkujących. Również rama nawojowa może być pojedyncza lub podwójna. Zespoły zgrzebne mogą być zestawiane z 2, 3, 4 lub 5 zgrzeblarek. Proszę
proszę Państwa, wejdźmy na chwilę do stacji prób, gdzie prototyp nowej maszyny oraz jej produkty poddawane są ostrym egzaminom. Razem z surowcem mogą się dostać do maszyny obce ciała grożące awarią. Dlatego zespoły CR600 wyposażone są w trójstopniowy system zabezpieczeń. Pierwszym z nich jest magnes stały w zasilarce. Drugim i trzecim zabezpieczenia mechaniczne i elektryczne przy walkach zasilających. Pozytywne wyniki badań prototypu na stacji prób oraz w laboratorium wyposażonym w precyzyjną elektroniczną aparaturę pomiarową, a także kompleksowe badania prototypu w przemyśle są podstawą do rozpoczęcia produkcji seryjnej. Nowoczesny park maszynowy, centra obróbcze, obrabiarki sterowane numerycznie, ludzie z wieloletnim stażem, w większości absolwenci własnej szkoły zawodowej BFAMy. To wszystko gwarantuje wysoką jakość produkcji, części i podzespołów. Dokładne kontrole międzyoperacyjne i końcowe eliminują z produkcji nawet najdrobniejsze braki. Nic też dziwnego, że przy takim umaszynowieniu i oprzyrządowaniu, przy tradycjach sięgających początków włókiennictwa na świecie, dysponując kadrą doświadczonych twórczych konstruktorów i technologów, bielska BFAMa pokrywa dziś 20% światowego zapotrzebowania na zgrzeblarki walcowe, nasz podstawowy asortyment. Program produkcyjny BFAMy obejmuje również wiele innych maszyn włókienniczych, jak linie mieszalnicze, szarparki, przędzarki, rozciągarki, linie do produkcji włóknin i inne. Wyroby BFAMy pracują już w ponad 50 krajach na wszystkich kontynentach. Trud konstruktorów, mistrzów i robotników przemieniony został w produkt finalny, montowany na miejscu u klienta przez specjalistów BFAMy. Jesteśmy u kontrahenta zagranicznego, gdzie cała przędzalnia wyposażona będzie stopniowo w zespoły CR600. Pracownicy BFAMy montują maszyny, uruchamiają je, a także szkolą przyszłych użytkowników.
kadra techników i handlowców Befamy co roku przemierza świat wzdłuż i wszerz. Chętnie odwiedzi również i wasze zakłady, udzielając wam konkretnych porad. Tak więc może warto zapamiętać nazwę i adres naszych zakładów. Befama stoi do waszej dyspozycji. Służymy na życzenie szczegółowymi informacjami.